Jest, ale któregoś dnia, kiedy siedziałem sam w celi, po raz pierwszy w życiu wędrowałem na ziemi i modliłem się do Boga. Nie jakimś tam pacierzem, jakimiś tam pierdołami religijnymi, bo ja w ogóle nie jestem religijnym człowiekiem. Chodzi o to, że modliłem się do Boga i powiedziałem, pomóż mi, nie wiem. Wiecie, moje życie się zmieniło. Wiecie, my od 5 lat jesteśmy w wszystkich telewizjach w Polsce. Ludzie się zastanawiają, co się stało. Rozmawiają socjolodzy, jak pan wyszedł z grupy przestępczej, jak pan przestał być narkomany, miał mówię, cud. Wierzę w cuda! I mam dokumentację psychiatryczną, że jestem zdrowy, nawet nie mam osobowości nieprawidłowej. Po prostu, tak, spotkałem Jezusa i zmieniłem moje życie. Dlatego tutaj jestem, o takie skrzywienie zawodowe kocham ludzi. Zależy mi na tym, żeby ludziom było dobrze. Diabeł to jest bity frajer. Po prostu. To jest ktoś, kto kręci tą ludzkość. A ludzie podpinają się pod to. Wiecie, manipulowałem ludźmi, wkręcałem ludzi w różne rzeczy. Dzisiaj chcę, żeby ludzie byli wolni, żeby byli samodzielni. Coś wam powiem. Proszę was, żebyś był suwerenną jednostką. Nigdy nie daj się nikomu w nic wkręcić. Nigdy. Zawsze decyduj sam o sobie. Szukaj prawdy. Nie słuchaj tego, co ci mówią inni ludzie. Jeżeli będą chcieli cię owinąć wokół swojego palca, nie daj się. Takiekolwiek dziedzinie życia. Nie wkręć się w narkotykę, jak już wkręciłeś, to się teraz wykręcnie. Wyjdź z tego, bo cię zawinie to. Wyjdź z tego systemu, który mówi, że masz być taki albo taki. Stań w prawdzie. Zrób to po prostu. Decyzje, które podejmiesz dziś, one zaowocują tym, co będzie jutro. To jest taka zasada, bardzo prosta. To siejesz, to zbierasz. Bo siejesz pszenicę, będzie pszenica, przeciwko kalafie będzie po prostu. Rozumiesz? To, co dziś zasiejesz, to jutro zbierzesz. Tak to działa. Nie łudź się, że będzie inaczej. Ktoś mówi, wiesz, ja na razie sobie poszaleję tak do 30, proszę ciebie, a po 30 chcę życie ułożyć. Nic nie ułożyć będzie. Do 30 będziesz zajechany jak kość maciarza i ty. Jak Bogiem będziesz. Rozumiesz? Jest taki film na YouTubie o facecie, który się zawiesił. Facet walnął 6 punktów pod rząd i tak mu zostało. Po prostu tak wygląda kultura roku. Fajny handlowiec, wszystko było dobrze, dalej chodził do firmy, dalej robił biznes, rozumiesz? Tylko tak, już nie wiedział, co czuje, już nie wiedział, gdzie to się w nim mieści, już nic nie wiedział. Już nie wiedział, czy on kocha swoją dziewczynę, czy nie kocha, ale już nic nie wiedział. Nie da się manipulować w ten system, proszę cię. Powiem ci drugą rzecz, jeżeli ktoś wszedł w życiu, jakąkolwiek rzecz, psychiczną, fizyczną, jakkolwiek, może siedzisz w miejscu, gdzie twoje deficyty nie są w stanie gdzieś cię wypuścić dalej. Wiedz o tym, że nawet jeśli wszystko już jest, jak wszędzie jest pozamiatane, to jest Jezus. On jest naprawdę żywy. To nie figura, nie obraz, nie system religijny, nie jakieś pierdoły głowy. To jest. I nic na to nie poradzisz, a możesz z tego skorzystać. I powiem ci trzecią rzecz. Dlaczego ci podałem numer telefonu do mnie, podałem ci mail? Być może będziesz w miejscu swojego życia, że będziesz chciał się z nami skontaktować. Kontaktuje się z nami bardzo dużo ludzi. Mamy z nimi relacje. Czasami są ludzie, którzy stoją na granicy śmierci. Czasami są ludzie, których koledzy, których znajomi weszli w potężne kanały życiowe i nie potrafią sobie poradzić. Zadzwoń do mnie. Może wiesz, nie przyjadę do ciebie, bo mieszkam kilka kilometrów stąd, mieszkam koło Warszawy, ale na pewno są pogadam. Na fejsie znajdziesz mnie wszędzie, jest parę profili. Masz mail do mnie. Gdziekolwiek będziesz w Google, Afroterapii, widzą, że wszystkie nasze filmy, nasze to, co robimy, w jaki sposób funkcjonujemy i czemu to ma wszystko służyć. Nie jestem osobą, jestem osobą, która jest bardzo szykanowana przez bardzo wiele, jakby, zarówno związanych przez media, jak i przez tak, świat tak zwanych porządnych ludzi. Rozumiesz? Przez tak zwany świat porządnych ludzi. Dlatego, że mi zależy na każdym człowieku. Ja to rozpoznaję, mówię takie zdanie. Moja prośba jest taka do ciebie, żebyś to po prostu przemyślał, żebyś to przemyślał. Jeżeli będziesz chciał, jestem do dyspozycji, możemy się skontaktować. Mamy teraz czas jeszcze, czas dokładnie, mamy 5 minut. Mamy 5 minut i jeżeli są jakieś pytania od was, chciałbym, żebyście je mogli zadać. Jeżeli będziecie chcieli tak, no to bardzo proszę, pytajcie. Może będziecie chcieli powiedzieć osobiście, zapytać o coś, to jesteśmy tutaj jeszcze przez parę minut, będziemy mogli
przywieźliśmy ze sobą Nowe Testamentu, to Pismo Święte. Pismo Święte, które nie jest pismem człowieka, tylko pismem Boga. Przywieźliśmy to, tam jest prawda, ja ją znalazłem. Weź sobie, zacznij to czytać. Wiesz co, ludzie to wyrzucają, robią z tego skręty, bo to jest dobra bibułka, proszę Ciebie, na żońce. A wiesz co, w więzieniu robią z tego, ci, którzy nie mają pieniędzy na papierosy, to tam wrzucają, będzie zbierają i z tego robią skręty, jarają to. Ja nieraz mówię ludziom, wiesz co, jak będziesz to jarał, to czytaj chociaż. Kiedy był taki jeden gość w szpitalu, to jarał, bo też dostał tam od kogoś, jarał sobie. I każdą kartkę czytał, zjarał Ewangelię Mateusza. Zjarał Marka, zjarał Łukasza, a Janie się nawrócił. Warto czytać na się Jan. Rozumiesz? Bo człowiek może coś zmienić w swoim życiu. To jest taka moja prośba. Tutaj są moi przyjaciele, jeżeli będą chcieli coś opowiedzieć, to wam wiedzą. Natomiast ode mnie to jest wszystko. Jeżeli macie jakieś pytania, zachęcam. Dzięki, że jesteście. Masz picie może?